Mam nadzieję, że tak jak radzę w mojej książce Lekcja stylu dla par, z dużym, dużym wyprzedzeniem, zaczęliście planować ceremonię ślubną i weselną. Jeśli już przebrnęliście przez ceremonię, która odbywa się w kościele, czy powiedzieliście sobie tak przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego, to pewnie jesteście w restauracji. Jeśli planujecie, w jaki sposób usadzić waszych gości, żeby wasze wesele było niezapomniane, żeby nie było kłótni, żeby wszyscy byli szczęśliwi i długo, długo, długo wspominali ten szczególny dzień w waszym życiu, to proponuję zastanowić się, jaki rozkład stołów z waszego punktu widzenia będzie optymalny. Można stoły ustawić w różny sposób, tak jak proponujemy to w naszej książce. Mogą być stoły okrągłe, wtedy przy okrągłym stole mogą siedzieć małżonkowie, mogą siedzieć razem z nimi ich świadkowie, rodzice, czasem razem z nimi siedzą dziadkowie, czyli pater familia, ojciec rodziny, głowa rodu, któryś jeden i drugi dziadek ze swoimi małżonkami. Można usiąść przy stole ustawionym w kształcie litery U, w kształcie litery E, jeśli jest więcej gości. W każdym razie tak usadzajcie waszych gości, a żebyście zawsze przed wszystkich byli bardzo dobrze widziani. Mam nadzieję, że te stoły będą pięknie przybrane, że wybierzecie układ tego typu lokalu, gdzie wasza impreza będzie odbywała się w jednym pomieszczeniu. Wtedy, kiedy ona odbywa się w wielu odrębnych salach, trzeba koniecznie dojść do każdego stołu. Nawet jak jesteście przy jednym stole, powinniście porozmawiać ze wszystkimi tymi, którzy przyjęli zaproszenie na wasz ślub i na wasze wesele.